Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny filmik z przykładania ptaszników. Będę dzisiaj przykładał 5 ptaszników tygrysich, Cyclosternum fasciatum. Ptaszniki te są w różnych stadiach. Tutaj jest L9, druga L9, L7, L8 i drugi L8. Jak widzicie, pojemniki są już trochę dla nich za małe. Posiadam teraz takie plastikowe, jednorazówki, ale dobrze się spisują, wysokie, rozmiary mniej więcej 19, 11 albo 12 cm, nie jestem pewien, no i wysokość na 15. Dobrze, weźmiemy się za przekładanie. Zaczniemy od L9. Jak wiecie, ptaszniki te potrafią się nieźle rozpędzać. Łatwo je spłoszyć. Przybliżymy trochę. Okay. Ten siedzi w norce. Pędzelkiem go delikatnie wypłoszę. Podoba mi się, jak biegałem, wyczesuję już włoski. Próbujemy to zrobić tak. Pokażę wam go. Okay. Nie wiem, czy to jest L9, tak mam opisane. Jest trochę mały jak na L9. Czy to L8, ale nie jestem pewien, straciłem rachubę. Mam ich kilka, więc nie prowadzę żadnych zapisków, więc trudno mi pilnować tego. Skoczył i wezmę go na rękę najwyżej. Mam go. Naprawdę potrafię się nieźle rozpędzić. W jednej chwili spokojne, zaraz potrafię nabrać takiej prędkości, że widzicie, szturcham go i nic, za chwilę pewnie wyszczeli jak szczała. Okay. Zamykamy, póki grzecznie siedzi. Kolejny pojemniczek. Słońce świeci. Ten też niby L9. Możliwe, że L8, tak samo jak poprzedni. Tą samą metodą spróbujemy. Ta prędkość biegnie, staje, biegnie, staje. Mały dzikusek. Okay. Prawie w pojemniku. Teraz go delikatnie na dół. Przybliżenie.
fikamy. I siedzi grzecznie. No to następny tak przychodzi. Weźmiemy L7. Ten na pewno 0,7. Będzie malutki. Szybki. Jak wszystkie. Bardzo ładne przeszniki. Kolorowy odłóg. Jak małe tygryski. Teraz zostały nam dwie L8. Widzicie, jak podnoszą odwłoki. Tak samo spróbujemy go. O, się rozpędził. Poleciał na główkę. Ok. Prawie wybiegł. Zamykamy. No i ostatni. I tak samo. Próbuję go wypędzić. Teraz go popycham z zero prędkością, a teraz nawet go nie dotykałem i przyspieszę. O tym właśnie mówiłem. Dzikusy. Ok, zamykamy. Kręcista podziałeczka. Tu jest. Dzięki wielkie wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Na razie.